Buongiorno amici sportivi. No nie tak prosto, nie tak łatwo wstać rano po weekendzie, tym bardziej jeśli weekend był dobry, ale mam nadzieję usłodzić trochę wam ten poranek porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej, z którym wjeżdżamy właśnie w tym momencie. Ja nazywam się Marcin Nowomiejski, serdecznie was witam i słuchajcie, na początek, zanim przejdziemy do meritum, tradycyjnie chciałbym zaprosić was do subskrybowania tego kanału, do zostawiania komentarzy, oceniania naszej pracy, którą na razie oceniacie całkiem dobrze, jeśli nie bardzo dobrze, zostawiacie swoje sugestie. Dostaliśmy na przykład sugestie, żeby poruszać więcej spraw innych klubów niż Juventus i Inter, i do tego też będziemy naturalnie chcieli dążyć, jakkolwiek pewne proporcje determinuje też to, co w prasie się znajduje i o czym jest na jedynkach, ale też o czym prasa pisze. Natomiast zwrócimy na to uwagę, to mogę wam zadeklarować. Słuchajcie, oprócz YouTube'a oczywiście jesteśmy na Facebooku, zapraszamy na Facebooka, Twittera, ale też jesteśmy w formie podcastów. Serdecznie witam wszystkich, którzy dołączają do nas, do naszego codziennego przeglądu prasy, który będziemy rozwijać i o tym już wkrótce sami się przekonacie. Tymczasem, żeby nie przegadać początku, zobaczmy od razu na to, o czym mowa w dzisiejszym prasie. Spójrzmy na jedynki prasowe, a jedynki przede wszystkim skupiają się na Interze. Dzisiaj o 21:00 pojedynek Interu z Szachtarem Donieck, Liga Europy, półfinał, gdzie stawką jest awans do finałowego starcia z Sevillą, która pokonała Manchester United, ale zobaczcie, niewiele Juventusu, Juventus w zasadzie tylko na okładce Tutto Sport i wałkowany temat Dybali, przyszłości Dybali, do tego za chwilę przejdziemy. I poza tym, no cóż, Inter, oprócz tego motocyklowe Mistrzostwa Świata, tym nie będziemy się zajmować, natomiast sporo mowa o wczorajszym wypadku na MotoGP Austrii, gdzie no, milimetry od tragedii Valentino Rossi o mały włos nie ucierpiał, no ale tak jak mówię, zajmujemy się calcio, więc z całym szacunkiem do innych sportów, teraz czas na piłkę nożną. Przyjrzyjmy się jedynkom z bliska, zaczynając od Tutto Sportu. Dybala, ściana przeciwko ścianie. O cóż chodzi i o czym mówi Tutto Sport? Tutto Sport mówi, że przyszłość Dybali jest cały czas niepewna, pod znakiem zapytania, i są dwa scenariusze, ale żaden z nich chyba kibiców Juventusu nie ucieszy, jeśli wierzyć Tutto Sport. Po pierwsze, albo Dybala odejdzie już teraz i Juventus na tym zarobi, albo odejdzie w 2020 roku za darmo, jako wolny agent. No właśnie, Dybala, który znajduje się w tym momencie, przebywa w tym momencie na wakacjach w Ibizie, i Tutto Sport wspomina również o tym, że ma dołączyć do niego fizjoterapeuta, jego prywatny fizjoterapeuta, żeby przyspieszyć jego powrót do zdrowia po kontuzji mięśniowej. Oprócz tego Tutto Sport mówi o tym, że Chiellini już jutro wraca do pracy, Giorgio Chiellini, mimo że oficjalny powrót do treningu nastąpi 24 sierpnia, ale Chiellini będzie tym pierwszym. No i mowa o porażce młodych zawodników bianconerich z Realem w Youth League. 1-3, mimo tego, że młodzi królewscy grali przez 80 minut w dziesiątkę. Corriere dello Sport, a może nie, może jeszcze wróćmy na chwilę do Tutto Sport, ponieważ przecież nie tylko Juventus. Tutto Sport wspomina również o pojedynku, wieczornym pojedynku Interu z Szachtarem, i o tym, że Sevilla już czeka w finale, ale również o Torino i o tym, że Marco Giampaolo twierdzi, że Torino potrzebuje przynajmniej 6 nowych zawodników, jeśli ma przynajmniej przyzwoicie poradzić sobie w sezonie 2020-2021, oraz wzmianka o Romie, która dzisiaj ma swój wielki dzień, o tym za momencik. Friedkin, nowy właściciel rzymskiego klubu, ostrzega: Zaniolo nie jest na sprzedaż, także jeżeli ktokolwiek ma chrapkę na młodego zawodnika Romy, powinien o nim czym prędzej zapomnieć. Corriere dello Sport, noc Antonio Conte, naturalnie o pojedynku w Lidze Europy, który to wydarzy się na oczach Stevena Zanga. Prezydent jest w Düsseldorfie i obejrzy ten mecz z trybun. Oprócz tego wzmianka o Romie. No właśnie, dzisiaj oficjalnie Roma przechodzi do rąk nowego właściciela, do rąk Dana Friedkina, który zostanie nowym właścicielem Romy, i
no, to oznacza początek nowego rozdziału w historii rzymskiego klubu. Oprócz tego mowa o tym, że rośnie niestety liczba zarażonych koronawirusem we Włoszech, w związku z tym rząd podjął decyzję o tym, że dyskoteki zostaną zamknięte, a stadiony będą zamknięte jeszcze we wrześniu, co oznacza pierwsze dwie kolejki Serie A bez kibiców na trybunach, mimo że władze piłki nożnej, władze Lega Calcio i Włoska Federacja Piłkarska liczyła na to, że wrzesień i nowy sezon rozpocznie się już z kibicami na trybunach, przynajmniej w jakiejś części, w jakimś odsetku. Oprócz tego mowa o upadku Pepa Guardioli i upadku tego, co uznawaliśmy w futbolu za pewne. I rzeczywiście jedna z rozkładówek Corriere nawiązuje do rozgrywek europejskich w tym sezonie i tego, że nie ma pewniaków w zasadzie, no może poza Bayernem Monachium, który fenomenalnie radzi sobie w tym sezonie, no wszyscy, gdyby chcieć postawić pieniądze w tym momencie, trzeba być naprawdę wytrawnym hazardzistą. Beppe Bergomi, który udzielił wywiadu Corriere dello Sport, twierdzi, że faworytami byli i są ci, którzy odpoczywali więcej. No właśnie, taka teoria. La Gazzetta dello Sport tymczasem wspomina o pakcie, finałowym pakcie Antonio Conte ze Stevenem Zangiem, naturalnie o meczu z Szachtarem i tym, że Nerazzurri czekają na sukces w Europie od 10 lat, od czasów José Mourinho. Poza tym Antonio Conte nigdy nie dotarł w Europie tak daleko, w związku z tym dzisiejszy wieczorny pojedynek Interu jest niezwykle istotny nie tylko dla klubu, ale też personalnie dla trenera Nerazzurri. Mowa też o tym, że Leo Messi chce odejść z Barcelony, no i Nerazzurri, uwaga, ponieważ Pep Guardiola chce Argentyńczyka w City. No dobrze, w związku z tym przejdźmy do Quotidiano Sportivo. Tematem numer jeden jest wypadek na motocyklowych mistrzostwach świata, ale są też wzmianki o futbolu, w zasadzie dwie wzmianki, obie dotyczą Interu. Na samej górze zobaczcie Inter-Szachtar, pojedynek wart finału z Sevillą, która pokonała United, no i temat Messiego, potencjalnie Messiego w Interze. Quotidiano Sportivo nazywa ten temat fatalnym zauroczeniem Zanga w Messim. No ciekawe, o tym wspomina też La Gazzetta dello Sport, to za chwilę, w momencie kiedy przejdziemy do środka, zajrzymy do środka gazet. No a właśnie, zaglądając do środka gazet, zacznijmy może od Interu, bo o nim najwięcej. Po pierwsze, Corriere dello Sport wspomina o tym, że dzisiejszy półfinał jest dla Conte czymś bardzo istotnym, właściwie warty wszystkiego. Zang przyleciał do Düsseldorfu, spotkał się z Antonio Conte, spotkał się z drużyną, jakkolwiek jeszcze nie doszło do wyjaśnienia wszystkich spraw pomiędzy Zangiem i Conte, na to jeszcze przyjdzie czas, ale to samo zdjęcie, zobaczcie, publikuje La Gazzetta dello Sport. Zang przylatuje do Niemiec, motywuje drużynę, motywuje wszystkich od uścisków z Antonio po dyskusję z piłkarzami, ponieważ Zang uczestniczył we wczorajszej kolacji z drużyną, więc okazuje tym swoją bliskość, solidarność z zespołem. Conte z kolei przed meczem z Szachtarem wypowiada się: ok, Szachtar ma w składzie wielu Brazylijczyków, no to zmusimy ich do biegania. Skoro Brazylijczycy uwielbiają posiadanie piłki, uwielbiają kontrolę gry, no w związku z tym zabijemy ich może czym innym, inną bronią i tą fizycznością, biegiem, intensywnością gry, i to jest dla Conte dzisiaj klucz do tego, żeby pokonać Szachtar. Zobaczymy, arcyciekawy pojedynek, no, emocje sięgają zenitu, a w jakim składzie wybiegnie Inter? I Corriere, i Gazzetta dello Sport są bardzo zgodne co do pierwszego składu. W bramce Handanowicz i od prawej Godin, De Frey, Bastoni, w drugiej linii D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini i Young, i w ataku Lukaku i Lautaro, czyli skład taki jak na Bayer Leverkusen, zwycięskiego składu się nie zmienia. Zobaczymy, jak Nerazzurri sobie poradzą dzisiejszego wieczoru. Tymczasem felietonista Sebastiano Vernazza uważa, że bez względu na sympatie klubowe, kto chce dobrze, czy komu leży na sercu dobro włoskiej piłki, powinien mieć nadzieję na to, że dzisiaj Inter odniesie sukces, i powinien mieć nadzieję na to, że Inter odniesie sukces
tak jak 10 lat temu, jakkolwiek 10 lat temu mowa o Lidze Mistrzów, teraz o Lidze Europy, ale o sukces w Europie. I na koniec wzmianka o Messim, oczywiście Messi, który szokuje wszystkich tym, że chce odejść z Barcelony, ale jeżeli na Nerazzurri faktycznie liczą na to, że Messi dołączy do Interu, no to muszą uważać na to, że zbroi się również Manchester City, ponieważ Pep chce Argentyńczyka w swojej drużynie. W związku z tym, mimo że mowa, że to szalona idea Zanga, żeby sprowadzić Messiego, który, pamiętajmy, jest właścicielem apartamentu znajdującego się rzut beretem od siedziby Interu po drugiej stronie ulicy, no, szalona idea Zanga, żeby sprowadzić go do Mediolanu, może się ziścić, ale niekoniecznie, jeśli Nerazzurri nie pokonają w tym wyścigu Pepa Guardiola i Manchester City. Roma, przejdźmy do Romy, wielki dzień Romy, nowa era Romy, podpisy już na dokumentach, ale dzisiaj nastąpi sfinalizowanie transakcji. La Gazzetta dello Sport pisze o 5-letnim planie Friedkina na odbudowanie wielkiej Romy, z czego kluczowe będą pierwsze 3 lata. Pierwsze 3 lata mają być okresem dynamicznego powstania, no, może nie z kolan, ponieważ Roma nie ciągnie tyłów w Serie A, ale do tej świetności jej sporo brakuje i Friedkin chce Romę odbudować. Pierwsze 3 lata mają między innymi skupiać się na zbudowaniu czy renowacji, w zasadzie stworzeniu nowego obiektu Romy, nowego stadionu, który ma pozostawać własnością klubu, ale nie tylko, z uwagi na to, że plan Friedkina zakłada również, i o tym Corriere dello Sport, wykupienie akcji Romy do poziomu 90% po to, żeby Roma mogła wyjść z giełdy i żeby również ten aspekt własności Romy zmienić. O tym pisało się już w zasadzie od początku sierpnia, natomiast faktycznie Corriere dello Sport pisze, zerknijmy, że do tego, żeby wykupić odpowiedni poziom akcji, odpowiednią liczbę akcji, brakuje jeszcze ile? 8,4 miliona euro. I to te pieniądze planuje zainwestować Friedkin po to, żeby móc z Romą wyjść z giełdy. Oprócz tego mowa o transferach, o planach transferowych. Po pierwsze, Zaniolo, jeden z filarów. Tutaj Friedkin faktycznie stawia mur wokół Zaniolo i nie chce go sprzedawać. Chris Smalling może wrócić do Romy i, jak twierdzi Corriere, jest jednym z priorytetów giallorossich, ale Roma negocjuje też z Napoli. Under per Maksimowicz i 15 milionów, czyli Maksimowicz do Romy, Under ma przejść być może do Napoli. Mówiło się też o zainteresowaniu Romy Milikiem, natomiast artykuł w dzisiejszym Corriere mówi o tym, że trudno będzie w to wszystko wplątać jeszcze Milika. Dzeko prawdopodobnie pozostanie w klubie, mimo że pamiętajmy, że znajduje się teoretycznie, a w zasadzie rzekomo, na liście życzeń Juventusu. No i jeśli odejdzie Lopez, może przyjść Sirigu. Plany transferowe Romy ambitne, tak samo jak duże ambicje ma Friedkin, więc zobaczymy, jak te pierwsze 3 lata, zwłaszcza Romy, będą wyglądać w kontekście odbudowywania dawnej siły klubu. Jeśli jesteśmy w Rzymie, przejdźmy do Lazio. Lazio, które trochę drży i wstrzymuje oddech w temacie Davida Silvy. Trochę pokomplikowała się ta transakcja i ten transfer. Silva, który jest wolnym agentem, natomiast włączyła się w grę o Hiszpana Valencia i jak zauważa Corriere dello Sport, nabiera kształtów ten potencjalny transfer Silvy do Valencji. W związku z tym Lazio czeka na odpowiedź, Lotito czeka na odpowiedź do dzisiaj. Mowa była w zeszłym tygodniu o ultimatum dla Silvy, natomiast La Gazzetta dello Sport mówi, że Lotito ma cały czas nadzieję, że Silva zgodzi się dołączyć do Lazio, chociaż cała transakcja stanęła pod znakiem zapytania i dzisiaj ma być ten dzień, który da odpowiedź, czy Silva faktycznie dołączy do rzymskiego zespołu, czy też nie. Co w Turynie? Co w Juventusie? Zobaczmy. Po pierwsze, Corriere wspomina o
Forsie Higuaina, która czyni z Juve zakładnika. O cóż tutaj chodzi? Juventus, jak pamiętacie, z zeszłego tygodnia chce uwolnić się od kontraktu, wysokiego kontraktu Gonzalo Higuaina, 7,5 miliona euro rocznie. Tymczasem Higuain nie kwapi się do odejścia. Higuain chciałby uszanować kontrakt, no może ładnie brzmi uszanować kontrakt, no ale nie chce go rozwiązywać. W związku z tym Corriere pisze, że Juventus staje się zakładnikiem Argentyńczyka, zresztą nie po raz pierwszy. I cóż, no, negocjacje, czy Higuain odejdzie na przykład w zamian za odprawę, która będzie stanowiła część przynajmniej jego przyszłorocznego czy przyszłosezonowego wynagrodzenia, ale Corriere wspomina też o tym, że na listę życzeń Juventusu dostał się Luis Suarez między innymi, Barcelona, która szykuje się na rewolucję, kilku zawodników może z Barcelony odejść i jednym z nich jest Luis Suarez, ma być Luis Suarez, w związku z tym tak jak Corriere pisze, Suarez i Griezmann, bo jeszcze Griezmann wchodzi tutaj w grę, pozostają marzeniami Juventusu. Bardziej realnymi celami transferowymi mają być Zapata i Milik. No, na temat Milika jedni piszą, że cały czas jest na liście Juventusu, życzeń Juventusu, inni piszą, że Milik jest coraz dalej Juventusu, w związku z tym słuchajcie, tak jak wspominałem kilka dni temu, musimy uzbroić się w cierpliwość i nastawić na to, że do 5 października będziemy czytać raz w jedną, raz w drugą stronę, łącznie z tematem Paulo Dybali i Cristiano Ronaldo. Jakkolwiek o Cristiano Ronaldo dzisiaj w zasadzie wzmianka tylko o w gazecie dello Sport. Cristiano na wakacjach, natomiast gazeta wspomina o mistrzu i kosmicie. Mistrzu i kosmicie, dotychczas Andrea Pirlo i Cristiano Ronaldo spotykali się na boisko jako przeciwnicy, 12 pojedynków pomiędzy geniuszami, natomiast teraz Pirlo rozmawia, jeszcze nie rozmawia, ale planem Pirlo jest to, żeby na Cristiano Ronaldo budować siłę Juventusu, w związku z tym dawni przeciwnicy stają się sprzymierzeńcami, którzy pracują nad tym, żeby Juventus wrócił mocniejszy na pewno niż w tym sezonie, mocniejszym z Arturem Melo, który jak zauważa Corriere, no coś tutaj może się zadziać w kontekście jego powrotu na boisko, powrót czy zgrupowanie pod znakiem zapytania. O co chodzi w tym krótkim artykule? O to, że Juventus dogadał się, a w zasadzie chce dogadać się z Barceloną, żeby ta pozwoliła Arturowi dołączyć do zgrupowania przedsezonowego Juventusu, które rozpocznie się 24 sierpnia, czyli na tydzień przed oficjalnym zakończeniem kontraktu Brazylijczyka z Barceloną. Tymczasem w związku z ostatnimi perturbacjami na linii Barcelona, Artur i tymi, no powiedzmy, niedopowiedzeniami, użyjmy eufemizmu, na linii zawodnik klub, kiedy on nie zgodził się na dołączenie do drużyny przed meczem Ligi Mistrzów. Nie wiadomo jak to będzie, czy Barcelona faktycznie zgodzi się na wypuszczenie Artura na tydzień przed końcem kontraktu i nie chodzi tu zupełnie o Juventus, a raczej o takie siłowanie czy próbę sił pomiędzy klubem a zawodnikiem. Tyle o Juventusie. Na koniec Milan, Atalanta i Fiorentina, pozwólcie. Milan, o którym pisze La Gazzetta dello Sport, tematem numer jeden w Mediolanie, w tej czerwono-czarnej części Mediolanu, jest kontrakt Zlatana Ibrahimowicza. Raiola negocjuje, dystans pomiędzy obiema stronami to 2,5 miliona euro. Raiola chce dla swojego klienta 7,5 miliona euro rocznie, natomiast Milan proponuje 5 milionów. No i trener Pioli mówi, mam trochę związane ręce, ja nie mam wpływu na te negocjacje, w związku z tym mam nadzieję, że Ibra zostanie, ale nie negocjuję tego ja. O tym również Corriere dello Sport w prawej szpalcie tego artykułu, czyli ostatnia prosta w temacie Ibrahimowicza, ale Raiola podnosi cenę. No i tutaj ten tydzień podobno ma być kluczowy w kontekście współpracy obu stron. Tymczasem w ramach dyskusji o transferach mowa o Mirańczuku, Aleksiej Mirańczuk, który jest na liście życzeń Milanu, as Lokomotivu Moskwa. Natomiast Corriere wspomina, że Milan to nie jedyny klub, który ostrzy sobie zęby na Mirańczuka, gdyż również Atalanta
Atalanta z Bergamo ma ochotę na podpisanie kontraktu z Mirańczukiem i o tym mowa też w La Gazzetta dello Sport. No i właśnie, oba kluby ostrzą sobie, czy mają ochotę na podpisanie kontraktu z Rosjaninem. Tymczasem Fiorentina ma ochotę na Krzysztofa Piątka. Commisso nakazuje szturm na Piątka, jak mówi artykuł w Corriere dello Sport. Nie tak dawno, zeszłego stycznia, Hertha Berlin wyłożyła na Polaka 24 miliony euro. Tymczasem Fiorentina spróbuje sprowadzić Polaka na zasadzie wypożyczenia, rocznego wypożyczenia z obowiązkiem wykupu po tym czasie, czyli z transferem definitywnym po tym czasie. Sporo się więc dzieje dzisiaj. Gdyby chcieć podsumować ten przegląd prasy, to na pewno pojedynek Interu z Szachtarem w półfinale Pucharu Europy oraz karuzela transferowa i plany klubów na wzmocnienia oraz ten kluczowy, przypomnijmy, dzień dla Romy, czyli finalizacja transakcji i przejście klubu z rąk do rąk, z rąk Palotty. Kończy się era bez sukcesów Palotty, jak mówi La Gazzetta dello Sport, no i zaczyna się w pełnym znaczeniu tego słowa era Dana Friedkina, z którą kibice Giallo Rossi wiążą duże nadzieje. Słuchajcie, widzimy się jutro, bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania tego kanału, do oceny. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dajcie też znać, jak Wam się podoba i w ogóle dyskutujmy o tym, co dzisiaj w prasie. Dajcie znać, co sądzicie o pojedynku Interu z Szachtarem, jakie macie przewidywania. Ja osobiście mam nadzieję, że Inter zmierzy się w Sevillu w finale, Sevillu, która przyzwyczaiła nas do finałów Ligi Europy, stała się niejako gospodarzem finałów Ligi Europy, natomiast mam nadzieję na sukces na Radzurich. No i co sądzicie o tej sadze z Dybalą, o nowej erze w Romie i o tym, czy Dawid Silva dołączy do Lazio i czy chcielibyście w ogóle, by dołączył do Lazio w imię lepszej Serie A, mocniejszej Serie A. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, dobrej i smacznej kawy, dobrego tygodnia i widzimy się jutro o 8:30. Ciao, buona giornata, amici sportivi.